I rozpoczynamy. 30-latek, 175 cm wzrostu, 84 kg. Forsa Brawa Opole, MMA Orzeł Namysłów. Dawid Drobina! A jego przeciwnikiem będzie 29-latek, 178 cm wzrostu, 84 kg. Berserker z Bielsko-Biała, Sportowe Zagłębie Sosnowiec. Adrian Dudek! Dawid Drobina kontra Adrian Dudek. Starcie eliminator do pasa kategorii 84 kg gali Octagon. Także no czekamy na ogromne emocje. Walka wieczoru. Żółw przybity w żółtych spodenkach Dawid Drobina, a w spodenkach szarych Adrian Dudek. Czekamy na emocje, czekamy na show, a takie na pewno będą. Od razu mobilnie, skocznie na tych nogach rozpoczął to starcie Dawid Drobina. Środek oktagonu zajął zawodnik w żółtych spodenkach, ale... Bardzo ładne, takie siłowe wręcz obalenie, kontrujące klincz ze strony, który inicjował Dawid Drobina. Bardzo ładna kontra Dudka. Nisko opuszczone ręce Adriana Dudka na początku tego starcia. Znaczy taka garda kontrolująca sobie dystans. Teraz próba zejścia, a w zasadzie zamarkowanie zejścia troszkę niżej przez Dawida Drobinę, ale szybko odparte, mocno kopnięcie na nogę wykroczną Dawida Drobiny przez Adriana Dudka, ale... No już dwie próby wprowadzeń ze strony Dawida Drobiny, aczkolwiek no tutaj nie jest to zaskoczeniem, jeżeli komuś ta sylwetka tego zawodnika jest znana, to dobrze wierzą. Lubi parter, lubi skrętówki. Zresztą też trenuje w klubie w Force Brawa Opole, czyli typowo parterowym klubie. Jak na razie jednak musi sobie radzić w stójce, chociaż teraz próba sprowadzenia tej walki do parteru, ale znów robi wszystko Adrian Dudek, by tam się nie znaleźć. Wychodzi mu to bardzo dobrze. Widać, bardzo mocny jest Adrian Dudek. Widać tą siłę fizyczną. No jest to na pewno też zawodnik, który tą siłę fizyczną nie ma tylko i wyłącznie w klinczu, nie tylko i wyłącznie w parterze, ale również w ciosie. Ostatnia jego walka tylko i wyłącznie 7 sekund, gdzie znokautował swojego rywala. Czeka tylko na to, żeby w idealnym momencie wyprowadzić kopnięcie na zawodnika, na oponenta, który będzie chciał tą walkę sprowadzać, ale Dawid Drobina też już widział, że dwa razy próbował sprowadzić walkę do parteru, dwa razy się nie udało, więc trzeba na razie powalczyć w stójce, ale udaje się teraz Dawidowi Drobinie tą walkę sprowadzić. Ale siłowo zepchał teraz Dawida Drobinę z siebie. No widać, przewaga siły jest tutaj naprawdę, naprawdę olbrzymia. Kolejny klincz. No, widać, że Dawid Drobina nawet tak nie siłuje się za bardzo, nie podejmuje tej walki takiej fizycznej z Adrianem Dudkiem. Wyczuł, że jest naprawdę silny jego rywal i że te próby sprowadzeń niekoniecznie muszą się udawać. Kolejne niskie kopnięcie. Potężne te kopnięcie. I coraz bardziej czytelnie Drobina próbuje zejść po nogi rywala. Naprawdę nie do końca ma pomysł na walkę w stójce i szuka tego, żeby gdzieś tam zejść do parteru, ale no nie pozwala mu na to w żadnym wypadku Adrian Dudek. Bardzo mądrze Adrian Dudek walczy. No, na jego plecach reklama Medicany, która specjalizuje się w olejkach CBD, więc może stąd ta siła spokoju. Umysł oczyszczony przed tym pojedynkiem, więc, dokładnie. Więc gdzieś tam potrafi sobie wszystko dobrze skalkulować.
bez podpalania się konsekwentnie cały czas do przodu. Ale dobrze prowadzi ten pojedynek Adrian Dudek. Słucha też narożnika. Teraz próba backfista. Niecelny wprawdzie, ale... Nieprzygotowany. Bardzo dobre były te kopnięcia w nogi. Tego w dzisiejszych, na dzisiejszych, wcześniejszych walkach nie było. Kopnięcie na łydkę. Coraz bardziej popularne swoją drogą. Bo powodujące dużo większe obrażenia niż taki klasyczny low kick. Ale oj, weszło! Knockout! Koniec tego pojedynku. Potężny knockout w walce wieczoru. Dawid Robina leży nieprzytomny. Nie wiem, ile tam zostało do zakończenia tej pierwszej rundy, ale idealnie wstrzelił się Adrian Dudek, zadowolony teraz z tego. Potężny knockout tam. Z tego, co zrobił. Myślę, że już pierwszy cios odciął Dawida Drobinę, a tam jeszcze trzy młotkowe ciosy doszły do głowy Dawida. Adrian Dudek świętuje kolejne zwycięstwo przez knockout, kolejne zwycięstwo w pierwszej rundzie. No i trzeba przyznać, że trafił idealnie Adrian Dudek. Nie było tutaj za bardzo, mieliśmy powtórkę tej sytuacji teraz w zwolnionym tempie i tak, no szczerze mówiąc, nie było tutaj nic więcej do dodania w tej kwestii. Dalej nieprzytomny Dawid Drobina. Potężne ciosy spadły na głowę Dawida Drobiny, pozbawiając go przytomności. Już widzimy, doszedł do siebie. A Adrian Dudek dopisuje kolejne zwycięstwo do swojego rekordu. Kolejne zwycięstwo przez knockout. Jak wiemy, stawką tej walki był eliminator do pasa, także bardzo ciekawy jestem, z kim zestawią organizatorzy na kolejnej, mam nadzieję, już gali Adriana Dudka. W walce wieczoru, eliminator do pasa Octagon. Przez knockout techniczny w pierwszej rundzie, w czwartej minucie i dziesiątej sekundzie. Zwycięża Adrian Dudek! A w klatce już Paweł Wyrobek, który teraz porozmawia z bohaterem dzisiejszej gali, Adrianem Dudkiem.